Witam kolegów hodowców. No tak się udało, że dzisiaj wcześniej z pracy się zerwałem. A jeszcze trochę dnia tutaj jest, a raczej no już było. No to mówię co, może by coś zrobił, na co czasu nie ma w sobotę. No i wziąłem, złapałem kilka gołębi takich. No, które jakoś tam się podejrzanie zachowywały, co by tam mogło oznaczać, że coś im dolega. No i złapałem 4 sztuki. Podleciałem z nimi do weterynarza. Co prawda ten weterynarz nie robi posiewów, no bo to by było najlepsze, ani żadnej tam mikrobiologii. Zwykłe takie badania, no nie wiem, kuleczki, puch zrzucają, ten, no zwykłe badania, po prostu wymaz z wola i kał. No co prawda odrobaczałem w ciemno te gołębie 1,5 tygodnia temu we wtorek. Druga seria przypada na tą sobotę. To będzie za 2 dni. No to wiadomo, robaków nie było. Kokcydiozy nie było wcale. U 2 gołębi pojedyncze trichomonady w wymazie z wola. O, także mi się wydaje, że tutaj to moje chodzenie koło gołębi tutaj popłaca. Gołąbki zdrowe. No, ja często wodę zakwaszam. Nie wszyscy mówią, że to jest takie dobre, tak często zakwaszać. Ja tak, no przynajmniej 4 razy w tygodniu zakwaszam tą wodę. No tak trochę mówię, te samice słabo wyglądały wcześniej i tak mówię, no będę dmuchał na zimne. No a druga sprawa, to bawię się tutaj właśnie w każdy weekend, sobota, niedziela, te gołębie u mnie na karmę mają zmielony imbir, cebulę, czosnek. Czosnek w wodzie pływa to już chyba 3 czy 4 tygodnie. No wiadomo, te ząbki wymieniam tam co tydzień. No o czosnku sobie należy poczytać trochę, w sensie warto poczytać i zacząć go używać, no bo on ma bardzo silne działanie na pierwotniaki. Myślę, że warto go używać. No a tym bardziej teraz, kiedy taki okres jesienno-zimowy, no kiedy coś po prostu do gołębi lubi się przypałętać, tak. Karmię raz dziennie. Wiadomo, co lepsze wyjadły najpierw. No resztę będą musiały teraz dokończyć. No i dzisiaj rano im tutaj do karmy jeszcze grytu dosypałem. Bo z tych grytowników widzę, coś słabo wyjadają. Także mówię, może jak w karmiku będzie, może to chętniej będą pobierać. No i tyle. No mówię, pojadę do weterynarza, bo to człowiek chce tak końcem grudnia, początkiem stycznia, może w święta, jak będzie dobra pogoda. No będę chciał łączyć te gołębie. Zobaczymy, na razie prognozy są dobre. Te długoterminowe do połowy stycznia zapowiadają, że ma być na plusie. Nic, tylko jakieś oświetlenie to zamontować na szybkiego. No i gdzieś za tydzień do półtora już zacząć im dzień przedłużać. No dobra, chyba byłoby wszystko. Pozdrawiam kolegów hodowców. Dobry lot.